No, dziś mamy ten BMW jedyneczkę. No, ona ostatnio była na jakąś tam skrzynię, coś tam z 12, ale dzisiaj tam klient narzekał na szarpanie, a to ja mu wtedy już robiłem przelewy. No, tam dolałem do środka, trochę się dwa wtryskiwacze uspokoiły, no ale niestety na ciepłą jedynka mocno przelewa i trzeba będzie ją wymienić. I tu już nic nie wyraża. Przy okazji wczoraj tam jeżdżąc, tam patrząc, jeszcze znalazłem problem termostatu. I będę wymieniał termostat. No to domontujemy w obudowę filtra i co? I tu będzie termostatik, co nie? SN47 motorek. Bardzo fajny motor. Turbinka, nie wiem czy widać. Chyba nie widać, ale zdrowiutka, nawet grama luzu nie ma, ani wzdłużnego, ani poprzecznego. Auto ma 250 tysięcy najechane, tylko jest dbane, serwisowane w miarę, co nie? No i co? Wtryskiwacz wymienię, termostat wymienię. Tu ktoś już odmy wcześniej wymieniał, ten, bo jest nowa. A tutaj no to trochę jest nadgaru, to właśnie widzicie jak odma sobie radzi. Tu jest ten filtr odmy, zajrzymy do niego może później, czy się tam nie zatkał, czy coś, zobaczę. No i co? Tyle. Taki tam mikro nagranie chyba, bo nie wiem co mam powiedzieć więcej o tym, o tej naprawie. Tu nie jest nic dzisiaj skomplikowanego, ostatnio tam robiliśmy jakieś inne rzeczy, ale no, fajny motor, ja je lubię. Miałem taką X3 kiedyś z tym silnikiem i dobrze wspominam, co nie? Dobrze się jeździło. Auto dość mocno, oczywiście wszyscy tam czekają na ten rozrząd. No, ludzkie podejście moim zdaniem, co nie? Już się przestawię. Moim zdaniem takie ludzkie podejście do tego to jest tak, że no, kupując ten samochód, założymy sobie, że raz na 150 tysięcy, bo bez problemu tyle przejeździ. Jeżeli dbamy o olej, to nawet 250 tysięcy kilometrów przejedzie. Domontujemy motoru lub skrzynię do zależności od gdzie to siedzi, tak? W niektórych autach jest lepiej skrzynię wyjąć, w niektórych autach jest lepiej wyjąć cały silnik. Demontujemy, dajemy nową pokrywę, bo tutaj była robiona i się leje. Niestety, bo tu rozrząd był właśnie robiony na 200 ileś podobno. I się leje spod pokrywy, co nie? I często jest tak, że ona w tych N47 niestety jest odkształcona. No, w 3 litrówkach też te N57, tak? Ona się odkształca z tyłu, szczególnie przy montażu albo demontażu jakichś tam innych elementów pokrywy. Ona się odkształca i później tam się z tyłu pocieka i leje. Tu może nie widać tego, tutaj widać, tu jest delikatnie odkształcona, co nie? Ale z tyłu tam na motorze jest mokro i to jest kwestia obudowy. No ja ją wymieniam na nową i wtedy nie ma problemu. Więc co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że no, kupując ten motor, miejmy z tyłu głowę, jeżeli nie mamy faktury, że było robione czy coś, no to jeżeli przede wszystkim to zaczyna być go słychać, tak? To nie jest tak, że rozrząd. Znaczy oczywiście może zdarzyć się taki przypadek, ale tak ogólnie to zawsze słychać, że napinacz któryś nie dopina, przeważnie ten górny, co nie, napinacz nie napina się jak należy i łańcuch później się luzuje. To wszystko kwestia tego, że się jeździ na słabych olejach, tak? Bo jak ktoś leje, ja tym nie będę tam, ale z tym ja polecam każdemu, zresztą klient jak odebrał to auto, jak nalałem oryginał BMW, to powiedział, że to inny i na całkiem inaczej motor pracuje, co nie? Nie ukrywając, tu jest Shell. Tu też jest Shell. Ale to nie jest Shell, którego kupimy u nas w hurtowni, czy na Allegro, czy gdzieś. Zupełnie inny olej, moim zdaniem. To zobaczcie, BMW zrobiła teraz około 2000 po serwisie, jak wygląda oryginalny olej w silniku. On nie jest smołą. On nie jest smołą, po prostu. Mi się kurde pokażę. Jest czarny, ale on jest czyściutki. Po 2000 w dieslu.
z przebiegiem 250. Tak samo wygląda ten Shell u mnie w Audi, jak sobie sprawdzam. No jest wiadomo, że w dieslu zawsze będzie, no chyba że tam robimy remont motoru, no to nalejemy, odpalimy, potrafi, to jest czysty przez jakiś czas, ale to nie jest smoła. Zobaczcie, że te oleje, na których raz, że długo wymieniacie, przejeżdżacie 500-1000 km i naprawdę jest, no jest błoto w większości, więc no to taką rzecz opowiem jeszcze może, tak? A te silniki ogólnie są bardzo dobre, więc po zakupie i tak naprawdę bezawaryjne, bo tutaj wiele rzeczy naprawdę jeździ bardzo, bardzo długo. Jeżeli to robi osoba, która podchodzi kompetentnie do swoich napraw, czyli demontuje silnik, da nowy dekiel, bo wie, że to się psuje, nowe uszczelki, ewentualnie podfrezuje gniazda, nie, żeby nie wyrwać tam za dużo, bo się komory zmieniają później i chodzą jak traktory. Tylko sprawdzić, jak jest równo, no to jest równo, a jak nie, no to zabielić dosłownie frezem. Da nowe uszczelki, bo też często naprawiam, po gdzieś tam ktoś robił właśnie rożon, wymieniał dekiel, a przyjeżdża tu wtryski wszystkie zawalone, co nie? Więc jeżeli ktoś kompetentnie podejdzie do naprawy, wymieni rożon raz na te 200 tysięcy zmieniając, czyli kompletny łańcuch, kółka, napinacze i wszystko, no czasami może być tak, że naprawdę było wyorane na wale, no to wtedy nic nie zrobimy. Tego kółka nie wymienimy, trzeba by było wału poszukać, ale jeżeli motor jest wyjęty i wymienimy kompletne kółka na wałkach, kompletne zębatki, tam zębatka od pompy wtryskowej, nowy łańcuch, założymy to nawet z faj włoskiego czy z Febiego. Oczywiście polecam oryginał, ale no nie każdy chce i ten. I tą, którą ja miałem, kiedyś założyłem z faj włoskiego i jeździło. Jeździło, było cicho, auto jeździło w porządku. Oczywiście motor trzeba poskładać na blokady, żeby nie było problemów. Wymienić uszczelniacz na wale, tam z tyłu też od razu sobie. Mówię, dekiel dać nowy i bardzo ważne, jak go składamy, żeby się przyglądać, szczególnie z tyłu właśnie, gdzie on jest, tam ma temperaturę wyższą, on się tam odkształca. I często, gęsto ja klientom po prostu, żeby w święty spokój, jeżeli auto ma ileś lat i ma ten, to wliczam w naprawę. Mówię im o tym, oczywiście tłumaczę to, że to może wrócić. Daję nowy dekiel i wtedy naprawdę z autem nie ma problemu. Te motory nie ciekną, po prostu one są suchutkie. Do tego co? Termostat, pompa. I ten motor jest naprawdę bezawaryjny względem wielu innych jeżdżących, więc polecam.